Przez 3 kolejne dni 5 moich ulubionych dranisiów latało nad średniowiecznym zamczyskiem w Wiedźminie znanym jako Wzgórze Soden, a także nad słowiańską osadą, która tam się wybudowała. Przelatowały te moje drony nad toporami, ogniskami, mieczami, ścigały strzały łuczników, a także były ścigane przez drapieżne ptaki. Pierwszy raz zobaczyłem te ujęcia i pomyślałem sobie, kurczę, co mam zrobić? To byłem wręcz przerażony i to było w zeszłym roku. Teraz, w tym roku, po 4 dniach latania, doszło do tego, że nawet woje z duńskimi toporami ustępowali miejsca, robili miejsce dla naszych dronisiów. I kto tutaj jest prawdziwym twardzielem? Wygląda na to, że działa i że jest wszystko ok. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj temat, który myślę, że jest takim tematem pożytecznym, ale też może stanowić cenną wskazówkę dla wielu z Was, a mianowicie głównie przy wyborze drona, jakiego drona wybrać. Ja mam tutaj grono swoich 5 faworytów, które zabiorę na zlecenie, które mam teraz. Mam takie zlecenie, które trwa w sumie raz, dwa, trzy, 4 dni. Oczywiście to nie są całe dni, tylko pojawiam się tam co jakiś czas i coś nagram, bo jak jest lepsze światło albo wydarzenie, to wtedy. W każdym razie zdecydowałem się na to, żeby wziąć ze sobą 5 maszyn i też nie od razu, nie wszystkie na raz, bo bym tego nie ogarnął. Natomiast chciałbym tą audycję nagrać w taki sposób, żeby podzielić się swoimi tymi przemyśleniami i decyzjami, ale też żeby Wam ułatwić proces wyboru, bo wielu z nas może mieć tylko jedną maszynę, może sobie pozwolić tylko na jedną maszynę, a nie ma całej floty, którą dysponuje. I teraz słuchajcie, tak pomyślałem sobie, jak to zrobimy, a mianowicie przejdziemy od drona, którego bym wziął na początku, na bezludną wyspę, powiedzmy, ze sobą, gdybym tylko mógł wziąć jednego i stopniowo będę to grono rozszerzał. Słuchajcie, na pewno jeżeli bym mógł wziąć tylko jedną maszynę, to wziąłbym Mini 3 Pro. Ze względu na parę rzeczy, mianowicie jakość w stosunku do masy jest bardzo dobra. Ten dron lata też odpowiednio długo, może nie jest super długo, ale wystarczająco długo. Ja mam do niego 2 akumulatory i mi wystarcza na większość tych rzeczy, które chcę z nim zrobić. Dodatkowo jest cichy i to jest bardzo ważna rzecz, a mianowicie nie przeszkadza ludziom i nie powoduje, że ludzie czują się przytłoczeni przez obecność tego drona. To jest bardzo ważne, szczególnie w takich miesiącach, kiedy na zewnątrz, na dworze czy na polu mamy naprawdę mnóstwo ludzi, więc ta cecha jest mega ważna. Do tego oczywiście ma inteligentne tryby, takie jak na przykład POI, czy Active Track, czy Spotlight, czyli możemy albo śledzić obiekt, albo utrzymywać go w centrum kadru, lub też go objechać dookoła, krążyć wokół niego. On to wszystko ma. Fajna sprawa, że ma też hyperlapse, czyli można zrobić sobie czy timelapse, czy właśnie hyperlapse, taką animację krótką. I ten dron zdecydowanie najlepiej. Mógłbym nim latać zarówno blisko ludzi, czy zrobić takie strzały, które pokazują z niewielkiej odległości dane aktywności, bo tam akurat mamy rekonstrukcje historyczne, ale też mógłbym latać nim wyżej i zrobić sobie takie establishing shots, czyli pokazać całą lokalizację, jak to wygląda w przestrzeni, jak ta miejscówka się prezentuje z daleka. Oczywiście top down, oczywiście ujęcia pod górę, czyli do góry 60 stopni, to jest duże wychylenie, jeżeli chodzi o kamerę. No i rzecz też istotna, że ten dron ma bardzo jasny obiektyw, bo ma 1.7 przysłonę, to jest petarda absolutna. Mam do niego komplet filtrów numer 1, który bym zabrał, gdybym mógł sobie pozwolić tylko na jednego drona. Jeżeli chodzi o drugi uzupełniający, teraz może się ten wybór wydać mało popularny, bo ten model nie jest taki popularny, to jest Kua V2.5. I dlaczego go wybieram? Bo on jest odpowiednikiem miniacza, ale w świecie FPV. Jest mały i lekki, poniżej 250 gramów. Lata tutaj z kamerą Hero 10. Mógłbym ją oczywiście zdjąć, gdyby mi aż tak bardzo nie zależało na jakości, ale mi zależy i chcę mieć jak najlepszą jakość. Mam też tutaj DJI O3 Air Unit, czyli też możliwość nagrywania 4K w 50 klatkach na kamerkę FPV. Ten dron jest lekki, dobrze radzi sobie w powietrzu, bardzo precyzyjnie lata. Ja mam świetnie go ustawionego. Tego drona składał mi w tej wersji Dominik. Później jeszcze zmieniałem jedną rzecz, a mianowicie nadajnik, tak, z Visty na O3
ale był on też ustawiany przez Dominika, także lata naprawdę świetnie. Jego jedyną wadą, oprócz może podatności na wiatr, wiadomo, że jest leciutki, więc wiatr nim targa, ale to jest normalne, jest to, że on krótko lata, 3 minuty, więc trzeba przemyśleć sobie, jaką mam wizję, jeżeli chodzi o ujęcia, co ja chcę pokazać, co chcę zrobić i to pójdzie. 3 minuty to jest dużo, jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, bo to jest taka przejażdżka na rollercoasterze. Wiadomo, że akumulator 450 mAh, po to, żeby masa była jak najniższa, można by go zastąpić też większym akumulatorem 650 czy 750 mAh, wtedy by na pewno polatał troszeczkę dłużej. I ten dron świetnie się nadaje do takich rzeczy jak na przykład właśnie 4K w 50 klatkach, czyli mamy o połowę zwolnione tempo. Nagrywałem łuczników tego typu z małym CineWP-em w zeszłym roku i to wychodziło naprawdę przepięknie. Jakość w stosunku do masy jest ok. Jeżeli chodzi o cenę, taki dron też nie jest tani, bo sam dron można powiedzieć około $500-600 plus do tego rozebrana kamera jeszcze 300, więc to się robi $1000 w powietrzu, a mamy takie malutkie główienko, które lata 3 minuty, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jest to już bardziej specjalistyczny model, można nim przelatywać przez samochód, można zrobić w pomieszczeniach dużo ciekawych rzeczy, przelecieć z pomieszczenia na zewnątrz i tak dalej, śledzić ludzi z bliska, nagrać teledysk. Tym dronem możemy też zrobić lot nurkowy, można oczywiście robić akrobację, aczkolwiek trzeba uważać, bo ta kamera jest podatna też na kolizję, ale bardzo fajna sztuka i świetnie mi się sprawuje. Jestem mega zadowolony z niego i cieszę się, że go mam. No i teraz rodzi się pytanie, dlaczego nie Avata w pierwszej kolejności? Ten dron jest świetny, naprawdę mocno całe środowisko mawikowców przesunął w stronę FPV, ale Avata też ma swoje niestety wady. Pierwsza wada, jeżeli chodzi o taki temat, gdzie jest więcej ludzi na rekonstrukcji, to jest na pewno głośna praca. W porównaniu do niej QAV jest bardzo cichutki, jest takim cherubinkiem leciutkim, prawie połowę lżejszym, bo waży niecałe 250, a Avata waży ponad 400 gramów, 430 może, ale jest głośna. Ona brzmi jak zarzynany prosiak, więc trzeba mieć świadomość, że ludziom przeszkadza na dłuższą metę. Tamten QAV ma takie niskie tony, on też trochę buczy, ale Avata ma wysokie, takie piskliwe tony, więc nie zawsze jest mile widziana. To jest pierwsza rzecz i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Avatę. Jej zaletą za to jest fakt, że ona długo lata, bo spokojnie 10 minut to jest fajna sprawa, już, szczególnie jak mamy bitwy. I tam, gdzie będziemy mieli dużą bitwę, bo tam będzie na pewno bitwa o most, tam nie będę miał kiedy zmienić akumulatora, więc zabiorę Avatę. Może też nagram coś z Hero 8, którą tutaj na nią umieszczę. Jeszcze się zastanowię, czy nagrywać na sam moduł. Zobaczymy, jakie światło będzie. Czy tylko na pamięć wewnętrzną i tą kamerę, czy faktycznie coś lepszego. I to jest to. Jeżeli chodzi o precyzję lotu, ona nie jest tak dobra jak QAV. Ona lata bardziej tak ziemniakowato, bo jest też cięższa, wiadomo. Natomiast trzyma się, ma poziomowanie. Ja latam w trybie manualnym zwykle tym dronem, więc słucha mnie, aczkolwiek ma też swoje wady. Jedną z wad tego drona jest fakt, że źle się startuje i źle się ląduje w trybie manualnym. Każdy, kto latał zarówno Avatą, jak i normalnymi, klasycznymi dronami FPV, to wie, o czym mówię. Bo tutaj, jeżeli na przykład chcesz rozbroić, disarm zrobić, to w każdym kładzie FPV zwykle to trwa dosłownie ułamek sekundy. A tutaj musisz się zastanowić, gdzie jest przełącznik. Dwa razy zwykle jest to nieskuteczne i ta Avata może zrobić komuś w tym czasie krzywdę albo czemuś coś zniszczyć, prawda? Więc dlatego nie Avata. Ja będę nią starał się latać troszeczkę dalej od ludzi, żeby też nie oberwać mieczem czy włócznią na tej rekonstrukcji, ale QAV to jest taki cherubinek, gdzie on zawsze sobie poradzi i każdego minie, więc pod tym względem to może być słabiej. Też aparatura, wiadomo, tutaj jest aparatura DJI FPV V2,
Ona nie jest tak dobra, precyzyjna jak tango. Tango ma zdecydowanie lepsze drążki, gimbale i to wszystko lepiej wygląda. Ale w każdym razie awatę zostawiam na miejscu trzecim. I na pewno kolejny dron, który jest bardzo ważny, to jest Mavic 3. Ja mam tutaj w wersji Pro, ze względu na to, że on ma zoom. Ma ekwiwalent okińskowej 70 mm, ale też ma możliwość wykonywania inteligentnych trybów, tak? Czy ujęć w inteligentnych trybach w większym klatkarzu, bo jak patrzymy sobie na miniacza, owszem, ma na przykład Spotlight, czy ma POI, czy Active Track, no i co z tego, skoro on ma to w 4K w 25 czy 30 klatkach. Tutaj mamy dwa razy więcej, bo mamy 4K w 50-60 klatkach i to wygląda ok. Też oczywiście matryca jest największa, bo tutaj jest 4/3, jakość jest najlepsza tych ujęć i też on jest duży, masywny, odporność na wiatr, to jest jego niewątpliwa zaleta. Aczkolwiek ten dron też jest głośny, też jest przytłaczający dla ludzi i trzeba nim latać trochę dalej. Ja wczoraj używałem głównie dla orientacji tylko pojedynczego zoom, natomiast trzykrotnego dla wykonywania ujęć i fajnie to wyszło, jestem zadowolony. Głównie jestem zadowolony z timelapsów, ale też ze zdjęć właśnie przy ekwiwalencie ogniskowej 70 mm. Na pewno tutaj też mamy profil płaski, D-Log, jest też D-Log M. I wiele takich ciekawych rzeczy, które można wykorzystać, tylko trzeba mieć mniej więcej świadomość. Bardziej tak trochę dalej nim latam i trochę inne rzeczy. Jak już chcę zrobić coś ciekawszego, to zwykle to jest na tej ogniskowej 70, czyli trzykrotny zoom. No i ostatni dron, który na tę imprezę przewiduję, czyli będzie ich w sumie 5, to jest oczywiście Nazgul. Nazgula wezmę do podobnych rzeczy, o których mówiłem przed chwilą w przypadku Mavica 3, a mianowicie wezmę go do tak zwanych establishing shots, czyli tam, gdzie będę chciał zrobić nalot, na przykład odlecę powiedzmy na 200-300 metrów i zrobię taki punch w górę i później nalot, to zrobię wieczorem, chyba dzisiaj albo jutro, to zależy. Dzisiaj będzie trochę mniej ludzi, więc może to zrobię dzisiaj, ale w każdym razie taki nalot z opadaniem, czyli taki dive, wzdłuż murów, gdzie można pokazać zarówno całość z dużej wysokości, jak i za chwilę zrobić lot nurkowy i znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie zamku i oblecieć na przykład basztę czy flagę. I ten nadaje mi się idealnie, bo on jest odporny na wiatr. Mam jeszcze większy model, bo mam Boba 57. To jest 5-calowy, a mam 6-calowy, ale on jest za ciężki już. Tamten waży powyżej kilograma. Ten nazwór jest sprytniejszy i pod tym względem powinien sobie poradzić. Dodatkowo oczywiście używam GoPro. I to GoPro używam na statywie do timelapsów. Wczoraj podpięliśmy zasilanie, bo mam drzwiczki tutaj takie wodoszczelne. Mam też kabel ten do przejścia wodoszczelny. I podpięliśmy zasilanie. To GoPro pracowało wczoraj przez ponad pół dnia i zrobiła naprawdę fajne ujęcia do timelapsów. Na bazie zdjęć dzisiaj te zdjęcia łączyłem w całość i to wszystko wygląda też dosyć ciekawie. Trzeba też oczywiście odpowiednio je umieścić tak, żeby nie było łatwo dostępne, bo to jest jednak kamera za 2000, którą ktoś może sobie przywłaszczyć w każdej chwili, nie? Więc to jest to, jeżeli chodzi o sprzęt. Do tego oczywiście mam bezlusterkowca i trochę tego sprzętu jest, ale na szczęście nie zabieram wszystkiego naraz, bo bym chyba oszalał. Mam też osoby do pomocy, bo mam spoterów, mam osoby do pomocy, jeżeli chodzi o sprzęt i też, żeby zagadać, czy żeby sobie coś zostawić na chwilę. Mam też swojego stałego spotera Leona, więc to wygląda naprawdę dobrze. Z tych ujęć, które zrobiłem wczoraj, jestem dość zadowolony, szczególnie ten całodzienny timelapse. Pogoda była też nieszczególna, ale ogólnie powinniśmy mieć nawet lepsze ujęcia niż w zeszłym roku. Dużo pracy to wymaga, ale też jest duża satysfakcja. Ja takie rzeczy lubię, takie wyzwania. Nie jest to taka korporacyjne ciśnienie, że są zasady, których nie możesz łamać. Tutaj mam pełną niezależność i lubię takie zlecenia. Takie zlecenia biorę. Na pewno nie biorę takich zleceń, tak jak ostatnio byłem na planie programu. To był dramat po prostu, bo nawet nie można było mieć koszulki z logo i tak dalej. Więc to wyglądało fatalnie, ale byłem też ciekawy, jak realizuje się programy dla prywatnych telewizji. To wygląda mega słabo. I też wiem, że chłopcy, którzy latali w Katowicach niedawno na tej większej imprezie, wiecie której,
to też nie do końca byli zadowoleni przede wszystkim z tego ciśnienia, z tej atmosfery, nie? O tym chciałem wam powiedzieć na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione modele, co byście poradzili kolegom, którzy dopiero planują sobie kupić i co byś wybrał, czy wybrała, jeżeli masz do dyspozycji bezludną wyspę i ktoś cię tam zamyka, czy zesyła i możesz sobie wziąć jedną maszynę, możesz sobie wziąć 3 maszyny i możesz sobie wziąć 5 maszyn, nie? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dla osób, które zaczynają przygodę z dronem, pamiętaj, żeby skorzystać sobie koniecznie, bo on jest darmowy, z mojego warsztatu. Jak zacząć przygodę z dronem? Tam się dowiesz w kilku krokach, który model wybrać, jaką wizję obrać, jaką ścieżkę rozwoju po to, żeby ten dron nie zbierał kurzu po 3 miesiącach, tylko żeby z niego mieć pełne zadowolenie. Dzięki serdeczne za uwagę, życzę miłego weekendu i wszystkiego dobrego, miłych wakacji dla osób, które się wybierają i widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!